Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tadeusz Morz, druga część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu goście z mojej prawej Sergiusz Najar, były wiceminister spraw zagranicznych infrastruktury, prezes Rady Nadzorczej Sener, w środku doktor inżynier Janusz Steinhoff, były minister gospodarki i wicepremier, przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, i po lewej stronie Krzysztof Rosen, partner w KPMG. Proszę Państwa, cóż tam na rynkach papierów wartościowych zerkamy? Wzrostowo, minusowo, i czerwono, i zielono. W Warszawie czerwono 0,4%, WIG 20 idzie w górę, w Londynie o 0,02%, we Frankfurcie spadek o 0,03%, w Paryżu o 0,07%. Waluty tanieją w dalszym ciągu, frank szwajcarski o 0,5%, kosztuje 2,97, euro o 0,2%, kosztuje 2,86, dolar amerykański prawie 1%, także na minusie 2,83. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Czy jesteśmy dzisiaj bogaci, czy biedniejsi? No, znaczy mogę dwojako na to odpowiedzieć. Sergiusz Najar? Jeśli zaryzykuję. Znaczy konsekwentnie mówię, że jesteśmy ciągle biedniejsi, bo nie jesteśmy w strefie euro. I z każdym rokiem, w którym nie jesteśmy, jesteśmy biedniejsi. I z tym będziemy się borykali coraz bardziej. Ale to jest taka mantra, którą obawiam się, że przez parę lat będę musiał powtarzać. A tak konkretnie i praktycznie... To wiadomość o tym, że nasz poziom oszczędności, o którym pisano wczoraj w Rzeczpospolitej, jest znaczący i rośnie, bo jestem jednak przekonany, iż to poziom oszczędności społeczeństwa, poziom kapitalizacji społeczeństwa jest tym zdrową podstawą i rozwoju gospodarczego, i wzrostu gospodarczego. Nastawia optymistycznie, oznacza to, że sektor bankowy, sektor instytucji finansowych, giełda warszawska stworzyło wystarczająco dużo instrumentów i możliwości, aby obywatele swoje oszczędności im powierzali. I z tego punktu widzenia mogę powiedzieć, że jesteśmy o tyle bogatsi i o tyle zamożniejsi, o ile te oszczędności rosną. To ja mogę polemikę, tak. Tutaj mój przedmówca powiedział, że jesteśmy biedniejsi, dlatego że nie jesteśmy w strefie euro. A ja myślę, że bogatsi jesteśmy. A ja właśnie myślę odwrotnie, że jesteśmy przez to bogatsi. Akurat nie to, że to jest strategia, którą przyjęliśmy, akurat nam się udało w tym przypadku znowu, ponieważ gdybyśmy byli w strefie euro, no to byśmy byli biedniejsi, ponieważ byśmy mieli mniejszy wzrost, tak? Byśmy mieli założone pewne sztywne kajdany na ręce kursu walutowego i nasze produkty byłyby mniej konkurencyjne na rynku europejskim, a dzięki temu, że jesteśmy poza strefą euro, dostosowawcze wahania złotówki do euro pozwoliły naszym przedsiębiorcom w dalszym ciągu... Dostosowawcze, to pięknie brzmi. Dostosowawcze wahania złotego do euro. No, tak. Jak pan redaktor wie, rynek jest płynny i kurs waluty się dostosowuje do przepływów. Można powiedzieć, że mieliśmy wiele szczęścia. I dzięki temu eksport nasz do strefy euro rósł i to zapewniało nam wzrost. Pikował złoty. Tak, ale jeżeli panowie sobie przypomnicie teorie ekonomiczne z lat powiedzmy 70., kiedy były sztywne kursy wymiany, to kraje w okresach kryzysu, jak się broniły przed kryzysem, dewaluowały swoją walutę. Dewaluowały w stosunku do swoich innych partnerów po to, żeby zapewnić swojej gospodarce konkurencyjność. To, że nie jesteśmy w euro, zapewniło nam automatyczną dewaluację polskiej waluty. Oczywiście dla turystów wyjeżdżających do strefy euro było to gorzej, bo musieliśmy płacić więcej, ale dla eksporterów i dla miejsc pracy, które były w Polsce, było to lepiej. Najwyraźniej to widać w porównaniu z naszymi sąsiadami, taką Słowacją, która wstąpiła do strefy euro akurat tuż przed kryzysem, i tam produkcja przemysłowa, eksport w wyniku tego, że wstąpili do euro, dramatycznie spadł. No tak, ale z drugiej strony, ale panie prezesie. Dlatego, że minął rok i Słowacja odbiła się znacznie lepiej dlatego właśnie była w strefie euro. Więc tu akurat polemika... Ja zgadzam się z pańskim wywodem. Akurat krótkoterminowo pozostawanie przez Polskę poza strefą euro
tam się opłacało, krótkoterminowo. Natomiast długoterminowo jesteśmy zdecydowanie ubożsi, bo stan finansów publicznych w Polsce się pogarsza. Bogatsi możemy być tylko w efekcie zjawisk pogodowych, ponieważ mniej wydajemy na energię. Temperatura jest na poziomie 7 stopni dzisiaj i to oczywiście odbija się na kosztach energetyki. I proszę państwa, fakt, że jesteśmy poza strefą euro, sprawi, że będziemy w tej części Europy, która będzie częścią drugiej prędkości, tak się przynajmniej mówi. To może być problem. Harmonizację podatków, pytanie, podnoszenie wieku emerytalnego, właśnie ustawowego limitu długu publicznego, to mamy akurat, i zlikwidowanie automatycznej indeksacji płac i emerytur wraz ze wzrostem inflacji. To pomysły, proszę państwa, Niemiec i Francji na Europę. Racjonalne, zdecydowanie racjonalne. Na Europę pierwszej prędkości. No tak, ale z naszego punktu widzenia niekoniecznie korzystne, bo jeśli mamy lepsze podatki dla przedsiębiorców niż oni, to Polska wtedy staje się mniej konkurencyjna inwestycyjnie, gdyby te podatki zostały ujednolicone. I jak policzył bodajże Ernst & Young, w irlandzki oddział, to proszę państwa byłoby to dla Polski niekorzystne. Na tym ujednoliceniu CIT zyskaliby najbardziej Francuzi, na wszystkim zresztą zyskaliby Francuzi, najbardziej potem Hiszpanie, Belgowie, Polacy by stracili, bezrobocie mogłoby wzrosnąć, także bezrobocie wzrosłoby w Irlandii o 1,2%. Także niekoniecznie dla nas to byłoby korzystne. Ja bym się nie obawiał tego. Być może znowu okaże się, że jesteśmy szczęściarzami, że ta sytuacja niekorzystna dla nas z punktu widzenia racjonalnego, prawda? Bo powinno nam zależeć na jak najszerszej integracji, najmocniejszej integracji i tak dalej. Że może w pewnym momencie nam jakoś tam pomóc. Możliwość uniknięcia ryzyka kursowego, co jest bardzo istotne, szczególnie w gospodarce takiej jak Polska, która zwiększa eksport z roku na rok i bardzo dobrze do Unii Europejskiej. Natomiast póki co nie spełniamy żadnych z kryteriów z Maastricht. Nie możemy wejść do strefy euro i moim zdaniem to się oddala ze względu na sytuację polskich finansów publicznych. Znaczy to nie do końca jest tak. Ja rozumiem, że to jest taka mantra, że finanse publiczne. Problem jest moje zamienne natury. Myśmy wsiedli na gapę do pociągu, który nie wiadomo dokąd jedzie. I cieszymy się, że jedziemy. Natomiast problem nie polega na tym, żeby na gapę się przejechać i skorzystać z szansy, tylko w sposób świadomy, jeżeli mamy rzeczywiście parę lat na używanie instrumentów prorozwojowych, na używanie instrumentów inwestycyjnych, żeby była z tego korzyść. Pytanie jest, czy są z tego tytułu korzyści. Czy my te lata, które mamy, fundusze unijne, złotówkę, którą rzeczywiście możemy w jakimś stopniu albo aprecjować, albo deprecjować. Boże, ty moi. Albo wzmacniać, albo osłabiać złotego, proszę państwa. Tak, ale panie ministrze, bardzo. To, że na gapę wsiedliśmy, to nie ma problemu. To jest problem, dlatego że my domagamy się bycia w Europie pierwszej prędkości. Mamy ku temu demograficzne, ekonomiczne rzeczywiście warunki, ale my nie za bardzo wiemy, co my tam mamy. Ale wnieść. Tak, w takim razie to ja bym tą samą alegorię... Do jakiego pociągu wsiedliśmy? Dokładnie. Natomiast tą samą alegorię stosując, pociąg euro pędzi dużo szybciej niż my i też nie wiadomo dokąd i na gapę, bo zwróćmy uwagę na to, że euro samo w sobie ma olbrzymie strukturalne problemy. Oczywiście. EKG. A teraz, proszę państwa, SLD ma program. Mówiliśmy niedawno o pewnych postulatach PiSu, teraz powiemy o SLD. Lewica w marcu ogłosi program gospodarczy. Chce podatku bankowego, podatku od dóbr luksusowych oraz rocznego urlopu regeneracyjnego dla starszych pracowników. W zamian proponuje likwidację przywilejów emerytalnych. Ale zaraz, no nie śmiejcie się, od razu się śmiejcie. Posłuchajcie. Powszechny system emerytalny dla wszystkich grup społecznych. Zgoda? Oczywiście. Zgoda? Oczywiście. Dla mnie tak. Oczywiście. Późniejsze przechodzenie kobiet na emeryturę. Zgoda? Wszystkich późniejsze. Zgoda. No tak jak postuluje Europa pierwszej prędkości. Wiek emerytalny zależy od długości życia. Słusznie. Zgoda? Zgoda. Racjonalne. Wszystkie ulgi wyższe ulgi inwestycyjne. Zgoda? Nie. No nie wiemy, co to znaczy. To nie jest racjonalne. Prawdziwe jedno okienko, no tutaj bym już to spóźnione, trochę prawdziwe jedno okienko, raczej rejestracja firm działalności przez internet, tak jak na przykład proponuje, czy PO, czy PSL. Ostrożna prywatyzacja tylko tych firm, które przynoszą straty, ale nie tych zyskownych. Nie.
Nie. Jak można prywatyzować firmę, która przynosi straty? I kto ją kupi? A dlaczego nie? Ktoś to będzie potrafił z tego naprawić. Niech pan nie żartuje. Widzę, teraz jest KPMG, proszę państwa, za głowę się łapie. Krzysztof Rozen mówi. Dlaczego nie prywatyzować firmy, która się przynosi straty? No bo kto ją kupi? Prywatyzacja musi być częścią polityki gospodarczej. I prywatyzować trzeba mądrze, przekształcać własność w przedsiębiorstwach trzeba racjonalnie. O tym powiem. Bardzo mądrze pan powiedział, że prywatyzować trzeba mądrze. Dziwi. Tak, oczywiście. I jeżeli trzeba, jeżeli państwo ma w tym interes, żeby firmę zrestrukturyzować, a potem ją sprywatyzować, to tak trzeba zrobić, ale nie można do tego doktrynalnie podchodzić. Spuentujmy tylko jedną rzeczą, że dobrze, że SLD przygotowuje zręby programu. W dyskusji lewicowo-prawicowej słyszeliśmy programy gospodarcze prawicowych partii jak PiS. No, program Platformy jest jak z koniem, każdy go widzi. Z PJN-em, też jakieś elementy wiemy. Zobaczymy, na ile SLD zaczekajcie. Wykorzystać. Dalej. Likwidacja, budżet zadaniowy. Zgoda, bo to jest oczywiście. Zgoda. Likwidacja przywilejów dla najbogatszych. O co chodzi? Ale nie wiadomo, o co chodzi. Między innymi ulga prorodzinna tylko dla biednych i tych, co są najmniej trójką. Zgoda? Zgoda oczywiście. Jak zdefiniujemy tych biednych. Emerytalnego kobiet dokończenie reformy emerytalnej. Zgoda. W tym objęcie nowym systemem wszystkich grup społecznych. Panie, zaraz dojdziemy do kontrowersyjnych. Ja wiem, tylko to wszyscy się zgadzamy, że jest zupa drugiej deser. Ale zaczekajcie, bo teraz przyjdzie coś, o co się będziecie kłócili. Podatek bankowy. Podatek bankowy, proszę państwa. No, nie. I to jest problem. Miałby przynieść miliard złotych podatek bankowy. Politycy SLD chcą też wprowadzenia podatku bankowego, które miałby przynieść 1 miliard rocznie na Fundusz Rezerwy Demograficznej. Nad stabilnością finansów państwa miałaby czuwać Rada Fiskalna. Lewica ma też postulować wprowadzenie tak zwanego podatku basenowego, jaki obowiązuje w Grecji, płaconego od rynkowej wartości dóbr luksusowych znajdujących się przy nieruchomości, na przykład korty czy baseny. Wracamy tutaj do koncepcji podatku katastralnego. W Polsce nie ma katastru, bo to praktycznie sprowadza się do tego. Ja osobiście uważam, że podatek katastralny powinien być wprowadzony od wielu lat. Tylko nikt nie chce tego katastru wprowadzić. Tak, oczywiście. Nawet nie podatku, to katastru. Sama próba wprowadzenia katastru już budzi wielkie namiętności polityczne. Ale panie premierze, nie do końca jest tak, bo podatek katastralny płaciliby wszyscy, posiadacze nieruchomości. Ale płacimy podatek od nieruchomości. Natomiast tutaj chodzi o dobra luksusowe znajdujące się przy nieruchomości. No tak, ale można to ująć w podatku katastralnym. A wie pan, jak to się fajnie sprzedaje? A dlaczego od basenu? Korty, baseny. To jest taki janosikowy program. Tak, zabrać bogatym, oddać biednym. Nie. Znowu chyba to... Kortami i basenami to nie przesadza. Więc na tym się nie zarobi. Ale podatek bankowy, który jest rzeczywiście w Europie poważnie dyskutowany, to jest, rozumiem, są tu dwie twarze tego podatku i obie są dyskusyjne. Jedna to jest podatek od transakcji międzynarodowych i to jest ten postulat prawie że globalny, ażeby ograniczyć i ukrócić, a przynajmniej spowodować opodatkowanie transakcji międzynarodowych, transferów kapitałowych, które są z punktu widzenia rozwoju tego kraju bezwartościowe, a są czystą spekulacją. I druga rzecz to jest opodatkowanie aktywów bankowych, bądź też transakcji bankowych w kraju. Tu są różne poglądy i ja bym się skłaniał ku takiemu rozumowaniu, że jeżeli rzeczywiście jest taka potrzeba, a na to jeszcze nie ma żadnego dowodu, bo sektor bankowy wymaga bardzo drobiazgowego i ostrożnego zbadania, aktywa, które nie są pokryte, tak powiem, pasywami banku w kraju, a są formą pożyczek od spółek matek, które są pewną formą finansowania kredytowego banku, mogą rzeczywiście być pewną podstawą do dodatkowego opodatkowania. Bo to jest kapitał, który w Polsce będzie inaczej rozliczany. Wiemy doskonale, że to tworzy różnego rodzaju te balony, prawda, czy bąble inwestycyjne. W związku z tym na pewno jakaś forma opodatkowania bankowa zostanie przyjęta. To ja bym znowu pozwolił sobie się nie zgodzić z panem dziekanem. Króciutko. Podatek w Europie Zachodniej
jakkolwiek ma uzasadnienie takie, że rządy wykupiły banki w czasie kryzysu, bo je wspierały i teraz chcą odzyskać pieniądze, to w Polsce nigdy czegoś takiego nie było. Banki nie były wspierane przez państwo, więc ten podatek nie ma takiego uzasadnienia, że rządy powinny opodatkować banki.